Jakie wrażenia z turnieju? A, no serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo zadowolony. Pogoda dopisuje, zawodnicy na wysokim poziomie. Człowiek oczywiście bardzo się uczy jeszcze więcej grać tego tenisa. Dziękuję wszystkim zawodnikom, z którymi już toczyłem walkę. Dziękuję tym, którzy obnażyli mój tenis. Dziękuję również, którzy mi pomogli wygrać. Przed nami jeszcze gry deblowe, ja się bardzo cieszę. To był powrót do korzeni pana w sumie tenisowy. No, niestety podróż sentymentalna, tak. Oczywiście tutaj patrzę na stadion sportowy, prawda, doszły mnie smutne wieści, że Orzeł Międzyrzecz, którym kiedyś brałem na sztoperze, nagle przegrał z Lipkami Małymi 0-7. Jest to niestety coś niesamowitego. Ja myślę, że to chyba była jakaś wpadka, że w rewanżu chyba to się nie mogło. Grał pan kiedyś nawet w kadrze województwa zielonogórskiego młodzieżowej. Tak, byłem powołany. A największy sukces to było, jak brałem udział w Pucharze Polskim ze Śląskiem Wrocław, żeśmy chyba wygrali 1-0. Pozdrawiam wszystkich zawodników, którzy ze mną grali w ogóle. Tych żywych i tych, co już odeszli w ogóle. No. Bardziej piłka, bardziej tenis, czy jeszcze coś innego? To znaczy moją miłość była piłka nożna, prawda, tutaj pierwszą, a potem był tenis. No nie mówiąc już o pasji teatralnej, tu gra. Ale tenis już na uczelni w Poznaniu. Tenis, tak, to już jest, no jeszcze była piłka na uczelni, ale już ostatnio tak. 60. to było, w 68. skończyłem studia. No, 70-71 rok to tam gdzieś zacząłem grać, próbować tam pod ścianą coś robić z tą piłką. Dziękuję.